Dzień dobry, dzień dobry, mój skarebku śliczny. Ty wiesz, że dzisiaj jest taki wielki dzień, aniołku? Wiesz, słoneczko, a pokaż, jaki masz pysio. Z jakim pysiem ty wyjedziesz dzisiaj? Pokaż, panci. Pokaż, słoneczko. No. No ta ranka wczoraj podrapane, wyraźnie dwa ślady zadrapane, widocznie się podrapał kotek. Biedny kotek, podrapał się mój malutki. I dzisiaj jedzie, tak? Widzisz, ja nie mam tu jak kręcić filmu i nic nie widać. Może tak? O. Ja ci tutaj dotknę teraz tą watką. Poczekaj. Jakby nie było. Dotknę ci watką. To jest też taka instrukcja dla nowego domku. Nie od początku. Dać mu spokój kilka dni. To nie ma takiego znaczenia. On i tak to wszystko zlizuje. Ważne jest, żeby kontynuować leczenie. Żeby dostał steryt w odpowiednim czasie i antybiotyk, aż się to całkiem nie wygoi. Ale ja mu tak jeszcze to jakby odkażam. I zauważyłam, że od tego czasu, kiedy to robię, to jest lepiej, więc dam taki płyn specjalny i tutaj taką maść, która jest w szczykaweczce. I tą maścią na końcu paluszka, tylko też nie od początku, dlatego że to jest dla niego no dość jednak takie inwazyjne, żeby mu grzebać przy samej paszczy, więc jak was nie będzie znał. Czekaj, tylko z noska ci zdejmę. O, to nie ma co. No dobra, czyli myśmy, kochanie, zakończyli teraz w tym momencie, wiesz, sprawy leczeniowe tutaj, a resztą się zajmie twój domek. Boże, taki jesteś biedaczek, że dzisiaj taki ciężki dzień, ale potem będziemy oglądać twoje zdjęcia, jak jesteś szczęśliwy. Wiesz, jak sobie bawisz się, szalejesz, dajesz się głaskać. Proszę, niech tak będzie. No, niech tak będzie, słoneczko. To jest taki śliczny kotek, zobaczcie. To co, bierzemy się za Maruśkę? No, pa, pa, cioteczki, to pewnie ostatni filmik. Ze mną. Pa, pa, pa. Więc teraz Marusia się żegna z ciotkami. Oczko jeszcze takie łzawiące, więc trzeba przypilnować tych kropelek, żeby dostawała. No i cóż, Marusia na mnie syczy, denerwuje się, ale potem będzie na pewno mruczeć. O, już robi minki. Ale wiesz co, dupka ci spadnie stąd. Poczekaj, przesuń się o tak. O właśnie, żebyśmy ciebie widzieli, tak, kochanie. Tak, o, to co to było? To była zabawa? No je, troszkę ze złością. Troszkę jestem złośniczka. Chciałabym się bawić, ale mam takie nerwy. O, nerwy jak konserwy. Chodź na tu, panienka. Chodź, kochanie, jeszcze się nie pożegnałyśmy, jeszcze nie. Chodź. A może cię troszeczkę poczeszemy. Co? Co to na to? O, no poczeszemy. O. No i tak się właśnie przedstawia nasza Maruśka. Taka to ona jest. Trzeba kochać. Taka jaka jest. Taką jaka jest trzeba kochać. Nie ma rady. Tak, kochanie? To co, żegnamy się z ciotkami, bo jesteś bardzo zdenerwowana. Dzisiaj niestety, skarbie, ale... No niestety, skarbie, nie. O mój Boże, co za zły kot. Strasznie. No dobra, ostatnie ujęcie, bo jest taka zła księżniczka. Tak się z nami żegna i tak mówi, dziękuję za opiekę, za uratowanie życia. O. To po kociemu właśnie tak się mówi. Mrrr. No i co teraz zrobisz z tej złości? Co?
Do widzenia, tak? Do zobaczenia. Z nowego domku już, kochanie. Bądź dzielna, proszę cię, skarbie. Co tu słychać u naszej czarnuszki, kochanej? No co, ptaszynko, płaczesz cały czas? Kiciula, zobacz, widzę, że kuwetka nietknięta. Musisz się załatwić do kuwetki, bo ja ciebie nie puszczę wcześniej. Nie ma mowy, leleczko. Muszę się przekonać, że ty umiesz. Cały pokój będę miała zasikany. Nie mogę, kochanie. W porządku, żabcia? Ojej, jaka ty jesteś gaduka słodka. Jak się kotek skarży, malutki. Kochanie. My chcemy dla ciebie dobrze, chociaż to tak nie wygląda, wiesz? Jedzonko widzę, pojadłaś. Musisz zrobić ciuśku, słoneczko. Będzie dobrze. Tak? Mogę cię pogłaskać? Cześć, słoneńko malutko. Nie bój się. Ojejku. Oj, jaka ty jesteś słodka, kicia. Można ciebie dotykać. O, jak się kotek trzęsie, tak? Nie bój się, maleńko. Oj, nie bój się. Ogonek masz taki rudy. Od orobali, tak? Ale już dostałaś preparat. Wszystkie już nie żyją, wiesz? To miło, nie? Nie mieć nareszcie pcheł. Kleszcze odpadają. To naprawdę miło. Zobaczysz, będziesz miała inny komfort życia. Ja na razie cię nie puszczę, słońce, bo inaczej cię wyjrzę, nie będę łapać, nie mam jak. Wytrzymaj troszeczkę. W poniedziałek pójdziemy do pani doktor. No, będzie dobrze. Kochana jesteś, śliczna kiciulka. Zobaczcie, jeszcze ja ją tutaj głaszczę. Ona to gadulka sobie po cichutku. Ojej. Ojejku, moja maleńka. Dobrze, już cię nie stresuję już. Wszystko będzie dobrze, nie martw się. Chodź, malutki, chodź. Chodź, ty też idziesz? No. Chodź, maluteńki, chodź. No chodź, kochanie, dostaniesz jedzoneczko. Chodź, dostaniesz, chodź, chodź. No chodź, chodź. Okej, tak, tutaj masz, tak. Okej, okej, kochanie. Już ci słoneczko daję, poczekaj. Kończę taką scenką. Tuliś jest absolutnie nieinwazyjny, nie zagraża w żaden sposób, jest potulny, grzeczny. Hektorek no, traktował go najpierw no, tak per noga, nawet syczał na niego i tak dalej. Ale widzę, że przyzwyczaja się. Wiecie, jakie mam marzenie? Przestałam wierzyć już, że Tuliś znajdzie dom. To teraz mam takie marzenie, żeby chłopaki się zaprzyjaźniły, żeby Hektorek miał się o kogo ocierać. Dobra, powiedziałam to na głos. Życzę wam wszystkim bardzo miłego dnia.